Szczęść Boże, Justyna Kendra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Trybunał Konstytucyjny ma dziś ogłosić wyrok w sprawie przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Dotyczą one m.in. sposobu powoływania sędziów, członków Rady. W grudniu 2017 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, wprowadzającą nowe zasady wyboru sędziów, członków Rady. Nowelizacja wprowadziła wybór 15 członków KRS na wspólną 4-letnią kadencję przez Sejm. Wcześniej wybierały ich środowiska sędziowskie. Teraz do Trybunału Konstytucyjnego trafiły wnioski o zbadanie nowych przepisów. Kluczowym zagadnieniem podnoszonym w wypowiedziach kontestujących obecnie obowiązujące rozwiązania ustawy o KRS jest sposób ukształtowania przez ustawodawcę sposobu powoływania sędziów członków Rady. Dlatego też Rada zdecydowała się na zainicjowanie kontroli przepisów regulujących te właśnie zagadnienia. Tak swój wniosek uzasadniała Krajowa Rada Sądownictwa. O zbadanie konstytucyjności nowych przepisów do Trybunału zwróciła się także grupa senatorów. Dziś ma zapaść wyrok w tej sprawie. Trudno przewidzieć wyrok, tak naprawdę jakie stanowisko przyjmie Trybunał Konstytucyjny. Jest to organ niezależny i taki powinien być i taki wyrok powinien zapaść tylko w oparciu o badanie zakwestionowanych przepisów pod względem zgodności z konstytucją. Akcentuje adwokat Iwona Tworzydło-Woźniak. Problem jest bowiem złożony. Przedmiotem badania tych zaskarżonych przepisów zawnioskowanych o kontrolę do Trybunału Konstytucyjnego jest ocena pod względem konstytucyjności. Natomiast zgodne z konstytucją mogą być różne warianty, bądź niezgodne z konstytucją. I teraz sposób zaproponowany, konkretne już rozwiązanie może być zgodne z konstytucją, aczkolwiek w ocenie poszczególnych osób może być niedoskonały albo inne mogą mieć inne zdanie na temat konkretnego rozwiązania. Platforma Obywatelska zarzuca Trybunałowi Konstytucyjnemu, że działa bezprawnie. Nie jest instytucją umocowaną w porządku konstytucyjnym. To jest pseudo-trybunał. Można powiedzieć, że to jest budynek Trybunału Konstytucyjnego, ale nie jest to organ konstytucyjny. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie przepisów ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa może być nieważne, twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Kto jak kto, ale Rzecznik Praw Obywatelskich winien przestrzegać prawa i nie czynić nic, co podważa zaufanie do innych konstytucyjnych organów. Rozumiem, że to w swoisty sposób Rzecznik Praw Obywatelskich pojmuje konstytucję i niezależność sądów i trybunałów, skoro chce swoje stanowisko Trybunałowi Konstytucyjnemu narzucać co do tego, kiedy ma wyznaczać rozprawy, kiedy ma nie wyznaczać. Myślę, że pora, ażeby Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się tym, co jest jego powinnością, prawami obywatelskimi. Odpiera zarzuty Rzecznika Praw Obywatelskich poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Przewodniczącą składu sędziowskiego, który orzeknie w tej sprawie, jest prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, zaś sprawozdawcą sędzia Justyn Piskorski. Polska wołowina jest zdrowa i bezpieczna, zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Kontrolę w polskich rzeźniach przeprowadziła Komisja Europejska. Wnioski pokontrolne są pozytywne, a uchybienia niewielkie. Po głośnej aferze z nielegalnym ubojem krów pod Ostrowią Mazowiecką Komisja Europejska przeprowadziła kontrolę w polskich urzędach i ubojniach. Wnioski pokontrolne okazały się pozytywne. Z 366 skontrolowanych ubojni jedynie dwie zostały zamknięte. W niektórych ubojniach pojawiły się także problemy związane z dokumentacją i sprawami administracyjnymi. Te sprawy wyjaśniamy, poprawiamy i jestem przekonany, że z polskich ubojni, z polskich zakładów rozbioru mięsa wychodzi mięso zdrowe i bezpieczne. Jak zaznacza główny lekarz weterynarii Paweł Niemczuk, potwierdzają to również badania przeprowadzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną, która pobierała próbki mięsa w detalu. Na obecność salmonelli i listerii monocytogenes nie stwierdzono wyników dodatnich. To pokazuje, że polskie produkty są jednymi z najzdrowszych na świecie i to jest nasz sukces, dodaje prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. Nie słyszałem głosów ze strony
rolników europejskich, którzy by skrytykowali Polskę. To, co pan i minister wspomniał, krytykują politycy różni, żeby coś na tym ugrać. Polska na tle Unii Europejskiej jest znaczącym producentem mięsa i jednym z największych eksporterów. Polska konsumuje około 20% naszej produkcji. 80% jest eksportowane. Jesteśmy drugim eksporterem netto w Unii Europejskiej po Irlandii. Także nasza pozycja, nasze znaczenie dla rynku europejskiego jest bardzo istotne. Polska wołowina wymaga jednak lepszej promocji, tym bardziej, że po aferze z nielegalną ubojnią krów spadły ceny skupu mięsa. O 50 groszy są tańsze niż były przed. No już zabyczki nie uzyskuje się 13 zł i wyżej, jedynie 12,50 to wszystko za najlepsze sztuki. Hodowla stała się mało opłacalna, ale rolnicy mają nadzieję, że po pozytywnych wynikach kontroli Komisji Europejskiej to się zmieni. Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa kończy pracę nad zmianą ustawy o weterynarii. Ustawa ma uszczelnić system nadzoru nad bezpieczeństwem żywności. W ciągu kilkunastu dni projekt powinien trafić do Komitetu Stałego Rady Ministrów. To już czwarty dzień akcji okupacyjnej w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie. Nauczyciele z Oświatowej Solidarności domagają się wzrostu wynagrodzeń i skrócenia ścieżki awansu zawodowego. Liczą, że przyjedzie do nich przedstawiciel premiera lub minister edukacji. W przeciwnym razie zapowiadają zaostrzenie protestu. W poniedziałek grupa nauczycieli z Oświatowej Solidarności rozpoczęła okupację Małopolskiego Kuratorium Oświaty. Protest ma charakter ogólnopolski. Codziennie uczestniczy w nim kilkanaście osób, które zmieniają się w sposób rotacyjny. Jednym z najważniejszych postulatów pracowników oświaty jest wzrost ich wynagrodzeń. Od bieżącego roku o 15% i o kolejne 15% od roku 2020. Na tym jednak nie koniec. Są to również postulaty dotyczące oceny pracy nauczyciela, jak i także wycofanie się z zapisów o wydłużonym awansie zawodowym nauczycieli. Oczekujemy, że przyjedzie do nas i pan premier, i pani minister lub jednak, który z tych osób nas tutaj odwiedzi i przedstawi jakieś konkretne propozycje odnośnie tych naszych postulatów. Jeśli by jednak do tego nie doszło, związkowcy zapowiadają, że w przyszłym tygodniu zaostrzą swój protest. I choć ich oburzenie narasta, to mówią, że zrobią wszystko, aby ich akcja nie odbiła się na uczniach. Nie chcemy w tym wypadku angażować i blokować szkół i dajemy czas rządowi do tego, aby właśnie miał tą możliwość porozmawiania, wypracowania jak najkorzystniejszych rozwiązań, aby nie doszło do ostatecznych tych działań, do których zarówno Solidarność się przygotowuje. Wicepremier Beata Szydło apeluje do nauczycieli o cierpliwość. Nasz apel i nasza prośba do nauczycieli jest taka, żebyście państwo dali nam w tej chwili szansę i trochę czasu na to, by te wieloletnie zaniedbania po prostu naprawić. Jesteśmy na pierwszym etapie wprowadzania zmian, korzystnych zmian, jeżeli chodzi o wynagrodzenia w tej grupie zawodowej. We wtorek minister edukacji narodowej Anna Zalewska spotkała się z przewodniczącym Oświatowej Solidarności Ryszardem Proksą. Obie strony umówiły się na dalsze rozmowy. Kiedy do nich dojdzie i jaki będzie ich skutek, tego jeszcze nie wiadomo. A teraz przyłączamy się do apelu strażaków. Strażacy kolejny już raz apelują o regularne czyszczenie kominów. Przypominają, że z powodu palącej się sadzy w kominach dochodzi do wielu ich interwencji. Paląca się sadza w kominach. Do takich zdarzeń strażacy wzywani są bardzo często. W tym roku, w roku 2019, odnotowaliśmy już 340 interwencji związanych z pożarami sadzy w kominie. Stanowi to 36% wszystkich pożarów, także niestety ilość interwencji jest dość duża. Tłumaczy Lucyna Rudzińska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. A to liczba interwencji tylko z jednego województwa. Pożary w kominach powstają z powodu zalegającej sadzy. Strażacy przypominają więc o obowiązku okresowego czyszczenia kominów. Zalecamy przegląd kominów, przewodów kominowych raz na kwartał. To mówimy tutaj o paliwie stałym typu węgiel czy drewno, a raz na pół roku, jeżeli opalamy paliwem ciekłym, na przykład gazem.
przypomina Alicja Borucka z Wielkopolskiej Straży Pożarnej w Poznaniu. Jak się zachować, jeśli jesteśmy świadkami pożaru w kominie? Czy samemu zabierać się za jego gaszenie? Lepiej tego nie robić, ale pewne kroki możemy poczynić. W przypadku, gdy usłyszymy głośny szum w kominie, możemy się domyślić, że jest to reakcja spalania i pożar sadzy w kominie. Dlatego też należy natychmiast zaalarmować straż pożarną i w miarę możliwości ugasić palenisko. Jeśli ogień uda się ugasić w zarodku, pożary sadzy w kominach nie wiążą się z większymi stratami. Gorzej, jeśli pod wpływem temperatury dojdzie do pęknięcia komina i przeniesienia się ognia do wnętrza pomieszczenia. Wówczas taki pożar może być niebezpieczny. Po każdorazowym pożarze sadzy w kominie należy wezwać kominiarza. Sprawdzi on, jakie szkody spowodował ogień i czy komin nadaje się w ogóle do użytku. Izba Gmin zagłosowała za uchwałą wyrażającą polityczny sprzeciw wobec bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Dzisiaj posłowie będą decydować o ewentualnym opóźnieniu Brexitu. Izba Gmin ostatecznie odrzuciła wystąpienie z Unii Europejskiej bez umowy. Zaraz po głosowaniu głos zabrała Theresa May, premier Wielkiej Brytanii. The legal default in UK and EU law. Wielka Brytania opuści Unię Europejską bez porozumienia, chyba że uzgodnimy coś innego. Obowiązkiem każdego z nas w tej Izbie jest znaleźć rozwiązanie. Opcje, które mamy przed sobą, są takie same jak zawsze. Jednak wszystkie opcje, które przygotowała May, zostały odrzucone. Unia Europejska ze zniecierpliwieniem oczekuje jasnej decyzji. I don't see any better solution. Ja nie widzę lepszego rozwiązania niż porozumienie rozwodowe. Jesteśmy gdzie jesteśmy, oczywiście pozostaniemy na tym stanowisku. Chcemy zminimalizować szkody w całym tym procesie. Bezumowny Brexit miałby negatywne konsekwencje dla całej Wielkiej Brytanii. Dlatego dzisiaj odbędzie się kolejne głosowanie. Posłowie będą decydować o tym, czy przedłużyć termin Brexitu. Jak podkreśla politolog dr Jan Wiśniewski, opóźnienia nie przyniosą większych efektów. Odwlekanie o 3 miesiące. Mówi się o 3 miesiącach, nawet do pół roku. Właściwie w dużej mierze nic nie zmieni, ponieważ stanowiska obu ośrodków są jasne. I Unia Europejska i Wielka Brytania mają właściwie identyczne stanowiska jak przed pierwszym głosowaniem. Jednak Izba wciąż domaga się lepszych warunków i nowej umowy z Brukselą. Nieustanne przepychanki w rządzie przyczyniają się do tego, że zaniepokojenie wśród Brytyjczyków rośnie. Referendum przyniosło wiele problemów, wiele podwyżek cen. Moim przesłaniem do posłów jest uważne przemyślenie. Myślę, że naprawdę zamierzamy kontynuować Brexit. W przeciwnym razie ludność brytyjska będzie miała bardzo małe zaufanie. Jeśli decyzja o przedłużenie terminu zostanie dziś zaakceptowana, będzie to oznaczać, że Wielka Brytania weźmie udział w wyborach europejskich. Jeśli kolejna propozycja zostanie odrzucona, wtedy kraj opuści Unię bez umowy 29 marca. I to były informacje dnia. Kolejne wydanie po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Karolina Gierat, witam Państwa i zapraszam na prognozę pogody. W naszym kraju niemal w całym rejonie opady deszczu. Na północy będą one intensywne, przejaśnienia wystąpią w Małopolsce. Termometry wskażą od 6 stopni w Białymstoku i w Gdańsku do 9 w Częstochowie. Będzie wiał silny, okresami porywisty wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, barometry wskażą 1002 hektopaskale. I zapraszam na przegląd regionów.